Kolejny odcinek Urokiego Takiego, baby! No i ja was witam, moi drodzy, dzisiaj po raz kolejny wrócimy sobie nareszcie do gry Kebab Chiefs Restaurant Simulator. No i kurczę, doczekaliśmy się! Wzywamy w końcu krytyka kulinarnego numer 2. Ale z nim będzie niestety jeden mały problem, ponieważ on nam nie wskaże, co my mamy zrobić. On nam da 3 magiczne paczki i my musimy sami wynaleźć jakąś potrawkę. No ale najważniejsze jest to, że jak nam poszło i czy udało nam się zdobyć kolejną gwiazdkę Michelin, dowiecie się oglądając materiał do samego końca. No i zanim zaczniemy oczywiście, ty drogi widzu, jeżeli nie chcesz przegapić więcej odcinków z Kebab Chiefs, to teraz zarzuć suba wraz z dzwoneczkiem. A jeżeli filmik ci się spodobał, to pamiętaj, żeby zarzucić łapkę w górę, to mi mocno pomaga i tu poniżej w sekcji komentarzy zostawcie dzisiaj komentarz o treści hashtag krytyk dla zasięgu. No więc ja i ekipa jak zwykle życzymy miłego dnia oraz miłego oglądania. Czyli co, ktoś mówił, że jak się drugą restaurację... Nie, to ty Max mówiłeś, drugą restaurację. Tak, to gówno się zamyka. Tak. Ta się zamyka, ale już mam nową. Usłyszałem gówno się zamyka. Gówno! Tak, twoje gówno się zamyka. Bank, zapłacimy electricity, menu. Czy coś nowego mamy? Tak, frytki i ten sznycel. Pytanie, czy my już dzisiaj tego krytyka bierzemy, tak teraz. Znaczy, no już go mamy zaproszonego. I nie wiadomo, co on będzie chciał zjeść, tak? Czy nam nie zapisało zapisu ostatniego? Czy nie zapisało zapisu? Jest dzień 15, 63 level. To już zobaczę. Zakończyliśmy odcinek, jak z 15 zrobił się 16. Wow! A jest 15. A jest 15. Wow! Czemu to ma dźwięk z restauracji te drzwi? What the fuck? Mamy dzwonek w kiblu. Yeah! I kurde nawet w tym. To co ja zaproszę tego gnojka. Będę tam jutro, no my żeśmy to robili już. No. Wow. Czyli cały dzień jeszcze do zrobienia. Oh my god. I do wspólnego łoża. Let's go. Let's go. Let's go. Ale na plusie prawie 10 tysięcy. Szósty poziom, Jesus. Siema, chłopy. Dzień 16. Jej, obudziliśmy się. Tak, musieliśmy powtarzać cały dzień 15, bo nam się nie zapisał progres. Krytyk dzisiaj będzie. Krytyk przychodzi, więc tu postawiliśmy takie rzeczy. Wszystko jest git. Czyli wyekwipowani jesteśmy. Tak. Jakie menu robimy? Tak jak zawsze. Czyli proste dane. I tomato. Klopsiki. Mój kebab daj. To ja chyba klopsiki sobie zrobię. Zrób. Czy mamy miskę z klopsikami już? No ty robiłeś. To są. Buka tarta, plasterczątku. Te dwie miski to z mięsem mielonym to są właśnie na klopsiki. Dobra. Nie, jedna miska z mięsem mielonym jest na ten. Na twoje na moje eklanty. Ten. Olej muszę kupić. Pięć olejów. Dzień dobry. Dziękuję. I cyk. Się zastanawiam, czy by właśnie nie zatrudnić jednak tego kelnera do obsługi klientów, żebyśmy się nie bawili. Głupie by to było. Jednego pomidorka. Olej. Jedną cebulę. Olej. I zielona papryka. To czekaj, bank, zapłacimy rachunek, personel. Plasterek zatrudnimy i niech on będzie miał jako waiter. Dobra, będzie jako waiter. Ależ, super, dobra, podpałka. Się robi. Olej. A ma jakieś się imię robi. Ten nasz kolega? Arnold. Schwarzenegger. Arnold. Panie Arnoldzie, pan pamięta, co ma pan robić, tak? Dobrze, bardzo no i... Co jest? Co? O, no, nareszcie. Czyli będę musiał cebulę i ten. Dobra, zawaliście. Wszystko przygotowałem wcześniej przed grillowaniem, przed odpaleniem temperatury. Nice. Czemu 4,9? Why? Tu się robi. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć kawałków mięsa. Myk. Niech się robi. 4, 5 i czekamy na frytki. Cyk. Już kebaba robię z pamięci, w ogóle nie patrzę na przepis. Tak, kebaba ja, robię z pamięci. Ja planta też robię z pamięci. To jest proste. O kurde.
Już od razu zrobię dwa. I proszę, okay. Zrobiłem to jak najlepiej się da. Let's go. Podaj klopsiki. Zawsze składniki mam na 99%. Nigdy pieczenie 89, no bo kurde. Jakby panie. Cztery klopsiki i trzy warzywa, no nie da się naraz zdjąć z tego grilla, panie. A to wszystko było gotowe naraz, ale jest git. Panie kucharzu. O panie. To ja będę ten od klopsów. To ty na mnie spojrzałeś, ten od klopsów, dobra. No to klops. To ja będę ten od... Ja jestem od tych dwóch kebabów. A to w sumie można dowalić więcej od razu tych bakłażanowych i pomidorowych na zapas. Można, jak najbardziej. Tylko, że trzeba umieć, a ja nie umiem. A, ty jeszcze czekaj, robisz swoje, dobrze. To ja może przygotuję te... Bo pomidorowe mamy w menu, czy nie? Tak. Tak, jest, dobra, to może ja zrobię, żeby były. Na zapas? Na zapas, no bo to się nie zepsuje. Okay. Co, pomidorowe kebaby? No. Do blodów, co się nie zepsują. To musisz zmienić, bo nie mamy. Czyli jest tak. Jedynie mięso mielone pod tego. Mieszankę krakowską musisz zrobić. Otwieram! No ingredients czemu? Today is... See you in a few hours. Za kilka godzin. Okej, okay, krytyk będzie. Zobaczymy, co on będzie chciał. O, mój caps! Nice, w końcu ktoś mojego capsa. Nareszcie, brawo. No. Nie, miska. Gdzie jest miska do mieszania? Kurwa. Ludzie, nie wiedziałem, że mój caps jest taki dobry. A, już nie mam misek, jest dobra. Jest tomato. Fuck. Klopsiki. Tu, dzień dobry. Dobra. Miska do mieszania. O, jeden eggplant, dwa eggplanty. Patrzcie, gość się usiadł, nie? No nie. Gdzie? A, wow. O, wow. No nie. Czyli chyba za każdym razem trzeba wtedy zapisać, wyjść i chyba wejść. Chyba tak. Dobra. Dobra, połowę dań. Zostawcie się... tą robotę waiterowi. No, to nikt inny nie robi, no. Pokrój... A, i herbatkę wzięli sobie, patrzcie, dobrze. O, bardzo dobrze. Wzięli sobie herbatki, okej. Okay. Waiter sobie raz, tego robi. Dwa, trzy, słodka papryczka, trzy. Dobrze, zbieraj. Tylko talerze trzeba będzie zbierać, bo on nie ma zbierania talerzy. A tyk? Też sobie mógłbym mu dać, ale to za dużo roboty by było dla niego. To by potrzebny byłby drugi gościu, bo by nie nadążali. Bakłażanik? Będę tam za chwilę, mam nadzieję, że zarezerwowałeś mój stolik. Tak. Bakłażanika trzeba będzie zaraz robić, to się tym zajmę. No, jak ona będzie chciała, to tak. Teraz tak, przymocuj do rozmiar pomidor. Pomodoro! Pomidor. Pomodoro. Let's go. Jak się łączyło pomidor z tym? Jezu, a, po prostu pamiętam. Tak, dobra. Ta. Patrz, gdzie goście siedzi w ogóle, what the fuck? To mogę trzy od razu, nice. No gdzie ten krytyk? Ty jesteś krytyk? Nie. Jak ty wyglądasz w ogóle, krytyk? A, taki, dobra, siwy admiros, dobrze. O Jezu! Bakłażanik, gościu? No chwila, robię. A, to tak. Mój kepsik, dobra. Tak. Trochę przypalę, i bo mój kurde kepsik, nie pilnowałem. Dobra. Mój kepsik też tak, schodzi. Tak. O, jest krytyk, dobra. Co on chce? Jest krytyk? Tak, przyszedł. Cztery pomidorowe. I usiadł kuźwa w powietrzu. No fucking way. Odsuń się. Pachnie dobrze, ale czegoś brakuje. Słodki aromat piekarni. Cześć, jestem Tony Ton i pewnie domyślasz się, dlaczego tak mnie nazywają. Bo ma małego Tony'ego w gaciach. Coś się skończyło, mój caps. Mogę cię tego nauczyć, jeśli... Okej. Okay. Lubisz tajemnicę dzieciaka, wybierz jedno z trzech pudełek, które ci dam i ugotuj dla mnie posiłek ze składników, które są w środku. What the fuck? I rzucił na podłogę. Dobra, biorę ten, mystery box. No mystery boxa chłop ma. To rób tego... Ja to zrobię. Opakowanie ryżu, puszka jogurtu, opakowanie pietruszka. Co ja mam z tego zrobić? Co mam z tego zrobić? Co masz? Mąka? Ryż? Zamknijmy na razie. Żeby mieć czas. A no bo on chyba nie wyjdzie. Nie wyjdzie. Czasie. A, czyli nie on wyjdzie, sam wyjdzie. Został, no faktycznie. Czyli mam ryż, pietruszka, mąka i jogurt. Czy jest coś w przepisach, co mogę zrobić z tego? Ryż z mąką? No! Nie ma nic! Menu. Czekaj. Mąka. No menu. Tu nie. Sznycel? Sznycel nie, bo nie ma ryżu. Coś z ryżem musi być, a co jeżeli nie odblokowaliśmy? Czekaj, pietruszka, ryż i co tam jeszcze jest? A w czym ja ryż mam? A ryż trzeba będzie ugotować chyba w tym. Dobra, to trzeba zrobić mu cokolwiek.
Dobra, to zrobimy z wykorzystaniem tego. Tak, 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 tak. To czekaj. Może po prostu jakieś danie wymyślisz. Ale co ja z mąki mogę jak zrobić? Jak to refilnąć? Z mąki, no niby sznycel, ale jakby... Sznycel jest z mąki? No tam było w użyciu, że jest mąka. Dobra, czekaj, garnuszek. To muszę wylać. Powiem ci, głupawkę mam. To ja pozmywam wylać. Naczynia. Jak to wylać? Musisz do kosza. Dobra, nie. Rosu. Kebab z bakłażana. Patrzę, co ma użycie ryżu, ale no to jak na obrazku nie ma ryżu, to chyba nie będzie. Nie wiem, jak ugotować ten ryż. Mogę go tu wrzucić? Mogę go tu wrzucić, dobra. Czyli tak, na pewno woda. To wezmę wodę. Weźmy, o, w ten sposób. Water. Pierwsko. Ryż to się robi z solą, czyli raz, dwa... Serduszkowe ciasteczka. Dwa, trzy, zrobimy tak. I zrobimy na razie tak. Zrobię mu ryż, ale co z mąki? Z mąki jest sznycel? O, jestem w użyciu. O. Ale nie ma ryżu. To właśnie. Smażone ryż, ryż ja mu robię tutaj. Ja nie wiem, ja polegam na was. Bo to trzeba patrzeć na te rzeczy, których nie mamy odgotowanych. Mogę sprawdzić w internecie, jak chcecie. Nie, ja patrzę na wszystkie przepisy, po prostu. Robi mi się ryż tutaj. A on jest ze słodkości, więc możesz popatrzeć na jakieś słodkości. Kto? Facet jest ze słodkości? No, no tak. Tak, mówił. No nie wiem, bo... I co, mam ten ryż? Bo dopiero a. jak facet nam zrobi ten gwiazdkę, to odblokujemy hot doga, serduszkowe ciasteczko, szaszłyki z wątróbki, galaretkę, szaszłyki cytrynowe, precel, ale grill, pepperoni, hamburger. Zrobiłem ten ryż i co? Podaj. Jak mam go od... Ale nie, no w sensie jakby jest w wodzie tylko, jak mam go odcedzić? Kurde, nie wiem. Pójdę do sklepu zobaczyć, czy tam nie mamy jakiegoś sitka, czy co. Zobacz, czy jest durszlak, no. Durszlak? No, durszlak. Garnek, miska do mieszania. Co tam, kolego, jak ci się u nas pracuje? Blacha do pieczenia, tacka na deser, tortownica. Oj, chyba skopaliśmy to. Totalnie, bo jak ja to zrobię tak, what wyleję. What the shit? No i zmarnowałem ryż, no nie ma ryżu. To musimy iść po ryż. Ale jest zablokowany ryż. Podam mu kuźwa kepsa, mam to gdzieś. Nie, no czekaj. No zmarnowałem wtedy... ten ryż, no. No to idę po ryż. Ale jest zablokowany ryż. Jest zablokowany. No! Nie mamy przepisu, co, tak, co jest z użyciem ryżu. No. Czyli jakby jest składnik dodania, tak, którego nie mamy odblokowanego na 100%, bo nie ma ryżu do kupienia. Ale nawet nie widzę tutaj żadnego dania, które miałoby ryż. Nie, nadal jest tutaj ryż u mnie. Gdzie? No a jest, kukpocie. Woda, sól, ryż. Nie, ja wylałem to. U nas nadal jest. Nie jest. Ja to wylałem. Musiałbyś do kosza to dać chyba. To nie wylewaj, nie, zostaw to. No ja mam tylko garnek. Ja widzę czarne w środku, jakbyś spalił. A można to przelać do miski? Zobacz, spróbuj. Chłop siedzi, a może kuleczkę z automatu? No nic nie wiemy, jak powiedz danie pod... kulinarny, gwiazdka Michelin, damy mu herbatkę. I co, no? I co to jest? Ryż? Water, salt, rice. Zupa solona z ryżem. Kurda, daj mu to. Nie, czekaj, jeszcze coś musimy do tego dodać, nie? Daj mu pietruszkę. Ja bym mu dał tłuszcz ogonowy, proszę bardzo. Jogurtu, dodaj mu jogurtu tutaj jeszcze. A mąka nie wiadomo co. Dobra, ciul. Nie wiemy, co z mąką zrobić. Oh my fucking god. No weź ten tłuszcz, kuźba. Daj, podaj mu to. Nie mogę dodać jogurtu. Jak no z nie tego... wiem, nie mam... Podaj mu to, co jest. Take. Ale jak mu można w ogóle podać? Tu? Nie wiem. Lubisz tajemnice. Ej. Podaj smakoszowi danie z podanymi instrukcjami. Ale nie mamy żadnych instrukcji. Właśnie. Ale... Żadnych instrukcji nie dostaliśmy. No. Nie kminie. No też nie kminie. Nie mogę dodać. No kurwa. Daj mu to, co jest już. Dobra. Ale jak mu się, jak można mu dać? O. Proszę bardzo. Nie sądzę, żebyś był gotowy na ponownie sztuki piekarskie. Składaj się ze mną ponownie, gdy będziesz gotowy, nie zepsuj tego. Do zobaczenia. Wow. Następnego dnia.
Jak pożyć ale mamy strzepakiem. Mąkę i jogurt, ej! No chociaż tyle, kurwa. Są rzeczy ważne i ważniejsze. Złego mystery boxa chyba otworzyłem. Najlepsze jest to, że ta kolejka ludzi tak czeka, kiedy oni go obsłużą. Musisz zrobić donera, Max, bo robię, się skończył. Czy możemy donera. Go jeszcze raz na jutro już zaprosić? Jutro przyjdzie. Można. A nie mogę. A... O no! Co? Co? Trzeba jeszcze raz wymogi zrobić. Chicken soup? 13 donerów, 8 sznyclów, 4 rosoły. Oh yeah! No to proszę oh bardzo, macie swój zupę kuźwa z ryżu. No ale co chciałeś zrobić z tego? Jakieś bakery trzeba było z tego zrobić. No to na ten razem ciastka to robisz. Czy coś. Ale nie mamy żadnych słodyczy. Nie mamy przepisu nawet na Chaken. To, nie rozumiesz? Chaken, jeżeli mamy w sklepie zablokowane kupno ryżu, no to nie no. mamy jednocześnie przepisu, to bo gdybyśmy czekaj. Mieli chociaż jeden przepis odblokowany, byłoby możliwe tak. do kupienia. Tak. Na logikę. Tak. Menu. To kładę, otwieram. Chrzanić tego krytyka, nie chcemy go. Dopiero... Tak, po co nam w ogóle jakieś te piekarnie, jakieś ciasteczka? My tak. jesteśmy kebabem, kuźwa. No. Chłop dopiero ten, serduszkowe ciasteczka, jak się jego no. przejdzie. To no. dopiero. I to jest jedyny no. słodycz. Kolejne są u następnej babki. I ona daje galaretkę, ciasto malinowe, rogalik, tak, babeczka. Tak, on w ogóle tak, nie jest tak. chłopem od słodyczy. To babka kolejna jest. What the fuck? Czyli on chciał, żeby mu coś zrobić. Czyli po prostu mystery box po prostu. Tak. No jak wybrałem złego mystery boxa, to gówniane składniki dostałem. Tak, gra nie wykryła rzeczy, których my jeszcze jakby nie mamy. Brakuje dwóch już tych. Pomidorowego. Oto pomidorowego. No to ja zrobię. Pomidorowy i klopsiki. To ty klopsiki, Chaken. To gdzie jest? A, dobra. Mięso jest ja nie tam. Potrafię robić klopsików, Rocky. Oh god. To daj zostaw mi już tego kebaba, ja już go dokończę. Dobra. Które jest do klopsików? Lewy. To, z kminkiem. A ty, że coś tam było? Teraz. No? Zrobisz z tego cztery? Dwa. No też czasu czeka. Już nie będzie. Trzymaj. Nie ma już czasu, żeby to zrobić. No bo już tu robią. Krzanić to, dobra. Zostawiam mięcho. A, mięchow nie. I tak mamy wpytę pieniędzy, o tak powiem. W ogóle patrzcie, że też klopsiki można lepić od razu. A, i na zapas, no? W sumie, tak, w sumie racja. Lepić klopsiki. Zrobić mieszankę krakowską z tego i. Tak. No to ja tak zrobię, to porobię ich w pytę. Porób ich w pytę. Menu. Pozbieram. Już się i tak dniówka klopsy. Kończy. Ten się zablokował, nie może wyjść. Jo, trzeba po tym dniu jeszcze raz zrestartować, wyjść i wejść. Zobaczymy, co się stanie wtedy. No w ogóle, no. Doner, tak. Okej, okay, mój doner no, idzie. Kąt. Miska. Dobra. Cyk, kolega cyk, też doner. Cyk. Dobra, już wystarczy. Niczego nie podajemy więcej. Ale ten tomato. Nie podawaj go ale nawet. Już zrobiłem go. No zrobił. A, no to dobra. No, a, jak zrobiłeś, no to podaj, dobra. To ta blaska chociaż go weźmie. Weźmiesz ten doner, czy nie weźmiesz? Wziął donera. Buka tarta. Ty. Z których czosnku. Dawaj kasę swoją. Nie, mamy 30 koła, bo to się. No właśnie o, mówiłem. Kurde. Bardzo dobrze. No. Kminek. Cyk, cyk. Dobra, dniówka mogłaby się już skoczyć, nikt nie mógłby tutaj już nie przychodzić, powiem szczerze. Zamknę, żeby tego gościu nie wszedł. Spierdzielaj, zamknięte! Mogliśmy zrobić tą zupę o, pomidorową z ryżem. No ale no to gdzie mąkę weźmiesz? Właśnie, tylko pytanie, czy on chciał, żeby użyć wszystkich tych składników? Ale to on ci dał 3, tak czy siak. Co z tego nie, byś miał zrobić? Dał mi 4. Ryż, pietruszkę, mąkę i jogurt. Ja nie wiem, chyba. No może nie faktycznie wiem. Jest zupa ten pomidorowa. A właśnie pytanie, czy... czy co? Tylko z tych, czy możesz coś od siebie? Czy po prostu użyć któregoś, na przykład 3 składniki możesz tylko użyć? Nie no, on dał 4. Powiedzmy, używasz 4 jego, ale też 2 tak. swoje. Tak, albo tak, trzech tak. jego czemu i ja jeszcze tu więcej? Widzę zapalniczkę w tym czyli zrobić zmywaku. Zupę, nie wiem, czyli zrobić zupę pomidorową z ryżem i pietruszką i tak. już. Ej, ale klopsów nawaliłem. Dobrze. Już mam ochotę jeszcze. Po prostu, czemu nie? Co to jak? Już też mogę pozmywać. No, okay. To ja zrobię tego eggplant kebaba też. No porób tak, żeby 4 były. Zrób całą michę i wtedy zrób 4. No ja swojego kepsa nie mogę zrobić, bo on zgubi ciepło wtedy, nie? Nie mogę robić na patyk zapas. Tu.
Czemu Stix Kever tu jest? Oj, trzeba podać sznycla. Co to się wydarzyło? Co to jest? Na patyczku takim dziwnym. Gdzie? No... A, bo to już jest gotowe do smażenia. Ale ty ten na zwykłym patyczku możesz dać do smażenia? Chyba nie. To jest patyk, no to się swajczy chyba, czy nie? Nie wiem, ktoś tu wstawił wśród tych moje dwa długie. Ja nie. Bo smaży się na nożu, a nie na patyczku. No. No właśnie. No to jest do wyrzucenia. Chyba tak. Wow. Wow. Zobaczmy, czy mamy tu porządek, mamy w miarę porządek tutaj. No ja nic nie robiłem z tomato, ty zrobiłeś te tomato. Ja zrobiłem tomato, były cztery tomato na długich. A dobra, to mogę wyłączyć, to mogę wyłączyć. I przez przypadek chyba może kliknąłeś F, a nie lewy przy myszy. Może być. Antrikot. Czy są jakieś grille elektryczne, bo to Będzie odblokowany, jakiego zrobimy, chłopa. Grill elektryczny? Tak, piekarnik elektryczny było. Piekarnik, ale nie grill. Elektryczny grill jest za 4 koła. Piec elektryczny. Nie, za 20 tysięcy, to jest piec. No. Czyli do bakery. A chodzi mi o to, żeby mieć grilla. Tak jak teraz masz grilla na węgiel, to masz elektryczny grill, żeby nie używać tego węgla pieprzonego, nie? To ja nie wiem, co ja robię? I stać nas na tego grilla elektrycznego, a no to bo dawaj. Jest za 20, bo jest, ale jest za 20 koła. No to w sumie... Chcemy? A nie, no, dopiero mieliśmy 16 tysięcy, ja bym kupił. Grill, który radzi sobie ze wszystkimi rodzajami potrzeb kulinarnych, wykorzystaj węgiel jako paliwo, to nie. Czyli elektryczny, kupuję. Pokrój czosnek. To ten jeden węglowy można wypierdzielić. No. Electrical grill. No mamy. No to ten mój wywal. No, wy musicie wywalić, bo ja buduję. Czyli przechowanie, dobra. O, i to położymy. Plasterek, bułka tarta. Oła. I to jest grill, kuźwa, tylko. Ale pomieści. No ta, tylko. I on działa już normalnie. No po prostu, po prostu elektryczność. Tylko czekajcie, jeszcze go przełożę go. Tak, zero węgla, nic. To musimy zbierać drugie 20 tyle, żeby te na kolejne. Dobrze by było. O, niech on tutaj będzie. Na co ty robisz? Aha, robisz na mielonki. Jeszcze kolejne. Czekaj, jak żeby to działa, było do końca świata jeszcze dalej. Klopsy! No zarobiście! I po ile miejsca on tu ma? No i w sumie można cały czas mieć odpalone, no chyba, że... Nie, bo rachunki wtedy no, są większe. No w sumie właśnie. No. Make Klops great again. Admiro odpada jutro. Dobra, idziemy spać. Nie! I koniec chyba. Czy co, jeszcze robisz? Robię. Co ty robisz? Co to robi nóż? Gdzie? No to jest mój, nóż do donera. U mnie tu wisi nóż. What the fuck? Który, ten? Nie, czekaj, zrobię wam zdjęcie na KFC po prostu. A możesz go podnieść? Mogę go podnieść właśnie, ale nie chcę go podnosić, bo chciałem zrobić zdjęcie, patrzcie to. Se wisi nóż. Później zobacz. Faktycznie. Kuźwa. No wisi i tyle. I tu jeszcze zapalniczka u mnie wisi, what the fuck? Ale zbugowane. W ogóle ten hop będzie nocował u nas w restauracji? Patrzcie ile klopsów. On nie ma domu. Bardzo dobrze, tak jest. To jest chyba z 30 klopsów. Bardzo dobrze, zapas. Let's go, idziemy spać. Nice, mamy to. Idziemy spać, tak. Koniec tego chyba. Czyli szaszłyki i klopsy zapisze. Już będą coraz lepiej do zrobienia, bo to tylko na grilla i tylko dowalić warzyw. Warzyw. Dobra, w spanku panowie. Nice. Donner na szósty plant. Ej, to tak ładnie. To na szósty. Trzy gwiazdki. Trzy gwiazdki? Tak, 11400 zarobiliśmy, 20 poszło. Nice, ukończ bezbłędny dzień bez utraty klientów. Nice. Zawaliście. To przez krytyka wszystko. Te gwiazdki to są chyba jak nie stracimy jakiegoś klienta. Dobra, last dzień chyba, nie? Możemy zrobić last dzień. Dobra, no bo mamy ładnie przygotowane. Można zrobić ten chicken soup na tego śmiecia. Znaczy no trzeba wrócić do tych rosołów, tak? Jeżeli chcemy go przyjąć. Trzeba zrobić teraz sznycel, bo sznycel jest wymagany do niego. Tak, i rosół. No i rosół. I rosół. Rosół też? No tak. O to god. Od kebaba jednego. No to... Czyli przepis. To ja za rosół się zabiorę. Dobra, to ja tego sznycla może spróbuję. Simple kebaba trzeba.
Tak, no prosty talerz idzie. My god, jaki rosół tani. Dobra. Nie, to ten eggplant kebab muszę zlikwidować zatem. A co mamy jeszcze zrobić? Rosół? Trzy rzeczy. Rosół, sznycel i prosty talerz kebsa. No to możesz dać sobie swojego kebsa Nie, ma być simple kebab. Simple kebab? Tak. Już patrzę. On potrzebuje prosty talerz kebab, sznycel, rosół. Prosty talerz kebsa. Dobra, ja bym ten doner zamienił na eggplant kebaba na ten dzień, bo eggplant kebab zarabia nam 600. A nie lepiej klopsy? Patrz, ile masz klopsów dowalonych w lodówce. Ale kebab zwykły jest lepiej, łatwiej zrobić, chociaż faktycznie... Ale mamy eggplant kebaby już gotowe. No masz dwa. No. No więc ja bym zamienił za doner na ten dzień, bo on zarabia 600, więcej no zarobimy. Weź, ja się zajmuję sznyclem teraz. No to ja rosół. Dobra. Sznycel, co ja potrzebuję? Nie mamy tego. Rosół. Preparation. Where garnek? Dodaj do frytownica olej słonecznikowy. Zrobię najpierw eggplanta, bo on jest najłatwiejszy. Miska do mieszania. Gdzie jest miska do mieszania? Dziękuję, moja jest, będzie mi potrzebna. Where garnek? Czy byśmy posprzedawali wszystko związane z tym? Nie wiem. Mąka potrzebuje. Mąka, bułka, tarta. No, czekaj! A, dobra. No co, nie chce mi się szybko... Ten, chce to na szybko zrobić. A właśnie, ciekawe, czy to szybciej grzeje. Nie wiem. Gdzie jest bułka, tarta? Tu, pod radiem. O, jest garnek, pojawił się. Tu. To jest bułka, tarta? Opakowanie bułki tartej. Gdzie zlew jest? A tu? Sól, czarny pieprz i jajko. Fuck, za dużo wody. To skupimy, dziękuję. Czy mogę jakoś wylać to? Więcej sznycli będę musiał przygotować, dobra. Chyba możesz. Czyli tak. To się przewróci. Mąka. Jest! Ole z rakiny. Dobra. Ej, jakoś zdrówko. Dzięks. O, idealnie 1,20. Nice. 400 gram mąki. Dobra, Benz. Ten simple kebab. Bułka tarta, 50. What? Jest. Sól, 3 gramy soli. Raz, dwa, trzy. Pokój czarny pieprz. Z kurczaka. Raz, dwa, trzy. I gdzie trzy jajka. No ja robię! A dobra, pusta miska. Kurwa. No masz tu przeważenie. Jajo. Pustej miski? Nie, co? Jajo. Nie. Jajo. Czekaj, nie tu masz w lodówce. Miski? Okay, dobra, w lodówce miałeś miskę. Jajo. I trzy jajka. Okej. Okay. Mac. What? Mikser stojący musimy kupić. Pierskurczak. O, się. Mikser. Kurczaka. Mikser jest potrzebny. I dodaj cytrynę. Black pepper. Mikser stojący. Stanowisko, mikser! Dobra? Dziękuję. To są szaszłyki, tak, to są szaszłyki. Pierś z kurczaka będzie mi potrzebna. A jeszcze tile fat. I gdzie jest ten wymieszaj kurczaczek? Składniki za pomocą mikser. Okej. Okay. Jak? Gotować. Jak to? Green pepper i garlic. Talerz miseczkowy. Okay. Nie mamy tego, nie mamy... A nie, mamy garlic, dobra. I podawaj dobra, na gorąco. Kupi. To już się wymieszało? Czemu jest mieszanka ze... What the shit? Weźmy marynowane... Marynowanie w mieszance? O, okej. Okay. Nie wiem, jak długo to się będzie robiło. Póki jest ciepłe, to zostawić tutaj, ale jak już spadnie temperatura, to do lodówki, co nie? I don't know, dobra. Co? Rosół w sensie. Chyba tak. Czemu składniki? Czego brakuje? Nie wiem właśnie. Ja nie rozumiem tych rosołów, ale to jest gówno. Pieczenie 66%, składniki 66%. Brakujący składnik? Lemon juice. Jak lemon juice? Plaster cytryny kazało mi. Dodać i dodałem. Pokrój ziemniak. Okay. Nie rozumiem, debilne to jest. Pokrój, no pokrój ten ziemniak. To nie ten nóż, okej. Okay. Trudno, to i tak nie chodzi o to, żeby ten rosół na sobie zarobił, tylko żeby zaliczało. Dodaj do miska do mieszania. O Jezu, ja jeszcze jedną miskę do mieszania potrzebuję. Tu jest pusta u góry. No jest wolna. Gdzie? Tu, w lodówce, okay, taka. Dobra. Jest, ten sznycel jest ciężki do zrobienia. Ja od razu może zrobię... Cztery plasterki ziemniaka, dobrze. Masło, mamy masło? Nie, mamy, jest, na dole, jest masło, kupiłem. Na dole, dobra. A, przygotowałem.
Czyli dodaj masło, jak ten 200 chicken? Gram, mleko. Spoko, lepszy jest niż to. A dobrze, dobrze. 20. A dobrze, okay. Dobrze. To ja te wągle przesuwam. Sól. Raz, dwa, trzy. Czarny pieprz. Raz, dwa, trzy. Coś ci pomóc, Max? Wymieszaj składniki. Nie. Ja muszę się tego nauczyć sam. Mhm. Ale ten rosół to gówno. Ja pierdzielę. Dobra, teraz tu. Teraz tu. To jest pire. Ja chcę zrobić te cztery rosoły i już nigdy nie wracać do zup. Wymieszaj składniki za bardzo. Wyjmij mix, okej. Ale no wy nie wiecie... Ja zobaczę na te, na nasze talenty. Ale sperki. Wy nie wiecie, ile widzowie razy pisali, no możesz zostawić ten rosół, pomidorówkę i tak dalej do lodówki i odgrzać na następny dzień. Mogę nam kupić, że nam się nie będzie spalać żarcie. O! Znaczy wolniej się będzie spalać. Tak, tak, ale mogę kupić ten trzy razy, to będzie 6000. Żebyśmy mieli już trzeci level z tym. Mój na razie nie. To chociaż na jedno wydam. No, na jedno. A nie, 5000 już jest kolejne, dobra. No właśnie. Stopnie wyspałe, no. Czy to pire ziemniaczane na zimno mam podać? What the fuck? Ej, te rabaty może być dobre. Wymieszaj składniki mikser, wyjmij pire ziemniaczane, przenieś do talerz. Czekaj, pokaż mi. Plaster cytryny. Sznicel. Okej, dwa. Sznica. No sznycel jest ciężki. O Jezu, ale on ma... Dobra, czekajcie. Plaster cytrynki. Tutaj o to robimy on ma... tak. O Jezu, on ma podkategorię. Pire ziemniaczane. Tak, chwyć. No dobra, to daje zimne pire. No. Masz potato. Czyli faktycznie. I jeden plasterek pietruszki będę potrzebował. A jest serve hot. No. Podawaj tak gorąco, no niciula. Zobaczymy. No bo gdzie mogę to pire podgrzać? Na patelni? Nie mamy kowa patelni. No nie. Ani mikrofalówki. Na grillu. Czemu pire ziemniaczane nie ma swojej ikonki? Ma taki biały kwadracik, jak się najedzie. Dobra. No, ale to jest zbugowana gra. Sznycel! Ciecze wkurzają w tej grze. Zobaczmy. Ile będzie? 4. Zimny. No jest jakoś zimny, czekaj. Pire było zimne. Wymieszaj składniki za pomocą mikser. Wyjmij z miski do mieszania pire ziemniaczane. Przenieś do talerz. Grill potato mordo jest na początku. Grillu ziemniak, faktycznie. No, grillu ziemniak, a no. Tego nie ogarnąłem. I później tego musiałeś. A. Dobra. Dobra, otwierać? Dobra. Czyli czekaj, to ziemniaczane muszę wywalić w takim razie. Jak się tego pozbyć? Do kosza. Kosz masz tu, no. To czekajcie, przygotuję sobie. To przygotuj, to jeszcze nie. Nie mogę. Nie mogę, bo musiałbym zrobić grilled potato. To weź sobie zgrilluj. No właśnie. Właśnie nie, żeby nie zgubił ciepła. Dobra, mieszanczę. Jaką mam mieszankę? Mam mieszankę na to. Okej. Zrób mieszankę, a potato to na końcu, jak już trzeba będzie podawać. Dobra, to mam. Cytryna. Muszę iść po cytrynę. Ja idę po cytrynę. A, dobra. Kup kilka. Kolejka. Dobra. Bo do eggplanta się przyda. Czyli tutaj mam. A, czyli to mogę już sobie wymieszać. O. Zrobię sobie kilka sznycli już tutaj, bo wy z piersi kurczaka nic nie robicie, co nie? No ja do rosołu, ale rosołu mam już na bardzo długo. Okej. Grilluj ziemniak torzem, kuźwa, o nie ogarnął. Czyli musiałbym mieć tak, okej. Masło. O, ile, jakie wymagania są na tego gównianego krytyka. A będzie gorzej. Masło. A to jest dopiero drugi. Mleko. Sól. Dobra, masz cytryny. Raz, dwa, trzy. Czarny to wygląda. Pieprz. Dwa, trzy. Okej. I do tego jeszcze ziemniak, ale dobra, otwierajcie. Już? Tak. Ej, podoba mi się, że każdy z nas ma swoje stanowisko. Teraz już tak. No. Dobra, sznycla, żeby nie zgniło. Wyłącz to roki, bo to prąd marnuje. No to ty skorzystałeś jeszcze ani razu. Dobra, eggplant pierwszy. Ojojoj. Dzień dobry. Eggplant drugi. Jajko mogę na razie zostawić tu. Ziemniak. Rosół. Rosół twój, ten dobry. Ulubiony, cztery rosoły. O, simple. Sznycle. No, ze sznycy nie będą zadowoleni. Zaraz eggplant mi zejdzie, what the fuck. Chyba już właśnie schodzi ci, bo tu dwóch będzie brało. Okej. To idę robić. I już po bakłażanie, dobra. Na razie git.
Kurde, no te stoły puste. No niestety, tak to się robi. Jak tam mój sznycelek? No nie schodzi. Ale klienteria duża. Nie będę musiał go robić chyba drugi raz. Ale pełno to wygląda, co nie? Tak. Dobra. Cyk, cyk, cyk. Kurde, to pire. Ajajajajaj. Czy oni zostawiają hajs, bo tak... Znaczy, no ten waiter, Arnold, no zbiera. Zbiera. Więc okay. Lepiej właśnie, jak masz te błędy ze stołami, to właśnie być waitera, bo on i tak zbiera kasę wtedy. W sumie racja, no. No dobra. Chłop zadowolony. Sznycel bierze na połowę. Kulki. Chyba jak ona weźmie sznycel. Nie, waiter też odnosi talerze. No, ale tak, nie zmywa. Tak. O, babkę zostawiła czysty. No już wziąłem bakłażan, zrobiłem kolejnego. Reszta na razie git. Dobra. 78 level mamy. To. Weź sznycla, bo potrzebujemy. Yes. Dobrze. Na razie jeden rosół tylko poszedł. Dobra, jeszcze jeden. Jak weźmiesz sznycla, to będę mógł się brać za nie. Nie ma wolnej miski. Czyli daj mi już tutaj, nie. Kuźwa. Sznycla. Co będziesz brała? Kurde. Dobra, to zrobimy tak. Simple kebab. Ale tego grilla elektrycznego to gaście, jak nie używacie, bo prąd no, leci. Czekaj, no przecież ty włączyłeś. Sorry. Cyk. Żeby usunąć problem misek. Kupiłem 4 kolejne. Bardzo dobrze. Weź ktoś sznycla, no. Siema, baba. Weź sznycla. Gruba, jest. Czyli trzeba wyzywać robisz od grubych, Max? Dobra. Robię. No, chodź tutaj. Tu. Tutaj grillować ziemniaka. Let's go. Chaken, mogę coś pysznego zjeść? Wtedy zrobię ci... Nie. I tutaj pyrkę trzeba będzie zrobić, dobra. No, jest simple kebab. Babka z solniczką, nie, z pieprzniczką. Pieprzniczka? Tak. Dziwne. Dobra, tutaj ziemniak, jeszcze połowa, o, czyli klientów. Pierwszy wyjdzie. Prosty talerz rosu. Oscylowało 23 do 25. Dawaj. Rosu, no dobra, bierz ten rosu. Mam to pokroić? Dobra. Nie tym nożem! Reszta. O, ktoś ma chlapkę na sznycla. Już! Prosty talerz kebaba. Też robię zniknie. Dobra. Gdzie na za hajs, mordo? Pyrka. I wy tak mówić do klientów jako kelner. Co to jeszcze było? Pietruszka. Oj, bakłażan. Cyk. Rosół. Zobaczmy teraz. Sznycel podaje. Jak zimny! What the fuck? No jak zimny? No pyrę zrobiłem. No zgrillowałem całego tego. Dobiegłeś tak szybko, że wiatr już zdążył, wiesz, schłodzić go. Zdmuchnąć. Tak. Oszny cel idzie. Czekaj, a może ja... Czekaj. I dwa sznycle idą. O, bardzo dobrze. Czemu chłop mi się mie... Chłop mi się mie rosół! A nie mie rosół? Misiem! Jak misiem? Misiem! Ej, to pyrę ziemniaczane też trzeba podgrzać na grillu. A w przepisie tego nie ma. Ale gówno. Co jeszcze raz, Max? Pyrę ziemniaczane trzeba na grillu chyba podgrzać, a w przepisie tego nie ma. Jest tylko grilluj ziemniak, pokrój ziemniak. No, wow, i teraz jest gorące pyrę. Czyli to, o matka. No. To mogę właśnie... wywalić tego sznycla. I właśnie mi zeszło. Sznycel, wyjmij. Sznycel zszedł właśnie. Ta. Czyli grillu ziemniak, pokrój ziemniak. No weź zobacz. Plasterki, masło, mleko. Pire ziemniaczane. Czarne. Wymieszaj za pomocą miksera, wyjmij z miski pire i przenieś do talerz. No! Wow. No! Nikt nie chce sznycla więcej? Jak ktoś będzie chciał sznycla, no to prosty zrobię jeszcze. Talerz, kepsa. Studzi ci się talerz, ten. Idealnie. No wiem, no pyrę mi się studzi już. Na ten bakłażan 4,9 gwiazdki, najlepszy w mieście. Tak. Ile jeszcze tego simple kebaba trzeba? Ile? Tylko simple kebab jedynie trzeba zaserwować następnego dnia. Nie, ale już nie będzie następnego dnia. O, już sznycle i rosoły się zrobiły, no tak. No. Już nie będzie następnego dnia. Nie będzie dzisiaj następnego dnia.
bomba atomowa. No dobra, a później, czyli tak, a później znowu wylosujesz jakieś pod ciasto, a my ciast nie robimy i jeszcze raz trzeba od zera. Czyli tak, pyrkę można stworzyć, pyrę ziemniaczane można stworzyć w misce i schować do lodówki i sobie ale go już nie musisz robić, później. Więc... Wiem, ale mówię jako przygotowanie. Na przyszłość. No. Że nie musisz od zera robić, co nie? Możesz mieć przygotowane to. No, no dobra. Nit. Ładnie, ładnie poszło dzisiaj. Dużo mamy tutaj. Chyba nie straciliśmy klienta żadnego. Nie, i patrz, i 16 tysięcy, już odkuwamy się ładnie. Nice. Nie, no ten grill to jest naprawdę... Się zastanawiam, czy tego grilla tego nie sprzedać po prostu, bo nie będziemy go używać już. No chyba nie, jakby... No w sumie ten... Zapytaj Chokena, to jego stanowisko. Ten grill zwykły ma mniej miejsca niż ten elektryczny. Na elektryczny można robić kilka rzeczy od razu. No. Tak, czyli wungiel to też sprzedaję tutaj. Znaczy, nie mogę go... Nie mogę go wziąć, a... To... A może to sprzedać w ogóle? Nie, chyba nie. Do śmieci. Nie można tego sprzedać! Oh fuck. Nie można! Nawet przechować nie można. O to ja bym to zostawił, no niech sobie to leży. Tak, tak, nie przeszkadza nam to. A nóż będzie potrzebny. Żeby nam zapisało ten dzień 17. Ja mam też taką nadzieję. Musimy wyjść teraz. Jak skończymy nagrywkę, to wyjdziemy i ja włączę raz jeszcze zobaczyć. Tak. Dobra, fajny dzień. Dniówka skończona. Idziemy. Ej, ja myję naczynia jeszcze! Gamonie! Myję, nikt mi nie pomaga, kurde, ja cały czas zmywam. No a, jak się Walter? Zmywamy dwóch, to może się zbugować. A Walter? Walter White. Walter Waiter. Walter Waiter? Walter. Waiter Walter! Waiter Walter. Arnold. To jest Arnoldku. Dobra. Dobra, idziemy. Wszystko zrobione, idziemy zamykamy stąd. Zamykamy ten bizę. What the fuck? Tak po nas. No ja przelazłem. Chicken soup level, sznycel level. Sznycel! Pięknie! Kebab level. Pięknie! Siódmy eggplant. Nice. Ile zarobiliśmy? 8600, 3 gwiazdki. Bardzo ładnie zarobione. 3 gwiazdeczki. Mało zarobiliśmy, bo kuźwa takie dania były wymagane. No, to oj jest tam, dużo. To jest dobry dzień. To jest duży zarobek. New day! New day! Yes it is! Napisało gra zapisana, więc... Mamy no, nadzieję, że... Nie wychodzi Alde w pamiętacie, że jak skończyliśmy wtedy dzień, to was zawiesiło. Nie mogliście nic a zrobić. No, a, no było. Tak, no tak, pamiętam. To chyba było to. I teraz będzie dobrze. Ty, no, Fitness Gym, kurwa, ty się weź za siebie. Właśnie, mów za siebie. Dobra. Nie ma w ogóle animacji skakania. Nie ma. Krytyka żeśmy oblali, bo jest trudny ten krytyk, ale zobaczymy, jaki będzie Mystery Box następnym razem, jak go zaprosimy i postaramy się coś ogarnąć. Chyba, że wy wiecie, co można zrobić z tych składników, które on nam daje, mimo że nie mamy przepisu. To dajcie ja nam myślę, że ten tomato soup trzeba mu zrobić z ryżem. To tyle, dziękujemy bardzo. Na.